Wystawa Koła Fotograficznego WDK miała zwieńczyć kolejny rok działalności Wąbrzeskiej Grupy Pasjonatów Fotografii, a także upamiętnić rok 2020, w którym obchodzimy setną rocznicę powrotu Wąbrzeźna do macierzy. I chociaż ekspozycję zdążono przygotować, to wernisaż musiał zostać odwołany. Korzystając jednak z możliwości, chcę zabrać Państwa na wirtualny spacer po wystawie razem z moim rozmówcą Bartkiem Marchlewskim. Cześć! Dzień dobry, cześć, dzień dobry. Na początek powiedzmy, na przełomie jakiego okresu powstawały fotografie, które zawisły w Wąbrzeskim Domu Kultury? Myślę, że fotografie, jak tak byśmy spojrzeli na te pierwsze, które zostały wykonane, to już na pewno kilka lat temu. Koło fotograficzne rozpoczęło swoją działalność już chyba dobre 3 lata temu. I te tematy jakby około miejskie, że tak powiem, to były już realizowane przez uczestników gdzieś tam od samego początku. No i tutaj taka inicjatywa była ze strony uczestników koła fotograficznego, członków koła fotograficznego, żeby taki temat zrealizować, trochę bardziej jakby skupić na nim i w obszerniejszej formie. W okresie, w którym powstawały zdjęcia, próbowaliście różnych technik fotograficznych, co zresztą widać na ekspozycji. Czy ta podróż od otworkowej przez analogową do cyfrowej fotografii pomaga się odnaleźć w samej przygodzie robienia zdjęć? Ja myślę, że na pewno, bo tak naprawdę to jest taka podróż w czasie. Zaczynamy od takich jakby konstrukcji, które przypominają swoją budową i zasadą działania pierwsze aparaty fotograficzne, jakie były kiedykolwiek w ogóle wykonane. I po prostu ta historia jakby się ciągnie później przez tą fotografię analogową do cyfrowej. Ja myślę, że na pewno zupełnie inaczej robi się zdjęcia. No nawet na kliszy niż cyfrowo, bo jakby bardziej o tym myślimy z racji tego, że mamy związany jakiś koszt w czasach, gdzie tak naprawdę fotografii cyfrowej nie ma żadnego kosztu. Im więcej zdjęć wykonamy, tak naprawdę nie ma tu żadnej różnicy, bo kartę można wymazać i zrobić więcej zdjęć. Tak, kiedy używamy materiałów światłoczułych, to ta historia zupełnie wygląda inaczej, więc koniec końców robimy bardziej przemyślane zdjęcia nawet tym aparatem cyfrowym, ponieważ no, zaczynamy myśleć o innych rzeczach, zanim ustawimy ten aparat, zanim pomyślimy, co będziemy fotografować. To jakby zupełnie proces się zmienia fotografowania. I dlatego myślę, że dzięki tej podróży jesteśmy w stanie zwrócić uwagę na inne rzeczy i może nie tyle skupiać się na tych technikaliach, a na tym, co tak naprawdę jest na tym zdjęciu. Fotografie Wąbrzeźna wykonali jego mieszkańcy. Jak uważasz, czy łatwo jest dostrzec piękno w zabudowaniach, które widzimy na co dzień, i czy fotografia daje możliwość spojrzenia trochę inaczej na miejsca, które już znamy? Ogólnie jest bardzo trudno zrobić dobre zdjęcie w miejscu, w którym mieszkamy, bo te widoki jakby są widoczne na co dzień. My przechodząc, oglądamy, nie zwracamy uwagi na niektóre rzeczy. Ja kiedyś taką historię też miałem, że po prostu mieszkając w Wąbrzeźnie, nie wiem, 19 lat swojego życia, nie zwracałem na wiele rzeczy uwagi. Ja dopiero na jednym ze spacerów fotograficznych na przykład dostrzegłem, jak bardzo ciekawe są płaskorzeźby na naszych kamienicach na rynku. Tak naprawdę tylko dlatego, że wyszliśmy po to, żeby fotografować i jakby znaleźć te ciekawe miejsca. Jak zaczynamy szukać, to coś na pewno znajdziemy i to jest właśnie to. A jakby chodząc dookoła, nie wiem, do pracy, do szkoły, często jakby nie widzimy tego. Dlatego też myślę, że jak patrzymy na te wszystkie takie znane konkursy fotograficzne, jak na przykład WordPress Photo, to tam bardzo często wygrywają jakby zdjęcia z wojen albo z jakichś eventów, które się zdarzyły w danym roku. I to często są zdjęcia zrobione przez ludzi, którzy tam byli tylko dlatego, że ten event czy coś się po prostu działo. Bo oni jakby zupełnie inne spojrzenie mają na te rzeczy, które są może prozaiczne dla tych ludzi, którzy tam mieszkają. I to jest podobnie. Bardzo ciężko jest, myślę, znaleźć coś ciekawego w takiej zwykłej, szarej codzienności, ale kiedy już się to uda, to myślę, że rezultaty są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. A jak oceniasz różnorodność prac? Bo pomimo, że grupa osób, których prace znalazły się na wystawie, poruszała się wspólnie na tych spacerach, o których wspomniałeś, kadry się nie powtarzają. Czy to kwestia selekcji fotografii, czy raczej indywidualnego podejścia każdego z autorów? Myślę, że to są dwie kwestie, bo na pewno każdy z uczestników, każdy z członków koła jest indywidualistą, każdy jest inny i każdy ma inne spojrzenie. Każdy się interesuje jakimś tam aspektem fotograficznym, coś innego nas przyciąga, coś innego lubimy. To jest na pewno jedna rzecz, że każdy jakby ma inne spojrzenie. Mimo tego, że nawet w większości spacerów, które tam organizowaliśmy, chodziliśmy razem w te same miejsca, to bardzo ciekawym jest to, że każdy jak gdyby zrobił coś swojego. I to jest na pewno bardzo ważne. A sam proces selekcji też był, powiedzmy, wykonany przez wszystkich, także tu nie było jakiejś komisji, która wybierała z zewnątrz.
Po prostu wspólnie wybraliśmy te zdjęcia i każdy jakieś tam miał jakiś sentyment do tych swoich zdjęć, ale jakby to wszystko zostało jakby odłożone na bok i wybraliśmy, staraliśmy się wybrać te zdjęcia, które nie tylko są najlepsze, ale też pasują do całości w jakiś tam sposób. To nie mają być takie same zdjęcia. My staraliśmy się wybrać serię zdjęć, która jest spójna. I myślę, że poniekąd nam się to udało, też słysząc już jakieś pozytywne komentarze ze strony pierwszych jakichś takich obserwatorów, którzy jeszcze zdążyli obejrzeć tę wystawę, to te komentarze są ciepłe i pozytywne, także bardzo się cieszę, że się w końcu udało coś zrobić, bo ten projekt no, trwał parę lat tak naprawdę, ale myślę, że dzięki temu jest bardziej przemyślany i to też pokazuje, że fotografia to nie może czasami być taki proces, że o sobie gdzieś wiedziałem, zrobiłem zdjęcia, już są. To jest proces, który jest jakby ciągły, on się musi jakby trwać i ewoluować w jakiś tam sposób. Więc myślę, że to na pewno jest bardzo pozytywny aspekt. Proces przygotowania wystawy i organizacji, oprócz wykonania i wyboru zdjęć, które się nadają na ekspozycję, składa się jeszcze pewnie z wielu innych rzeczy. Na co jeszcze musieliście zwrócić uwagę? Bardzo ciężko jest coś takiego sprzedać, zanim to jak gdyby jest efekt końcowy, więc my bardzo staraliśmy się w jakiś tam sposób uzyskać no, fundusze nawet na wydruki. W ogóle zamysł był taki, żeby stworzyć album. Próbowaliśmy różnymi tutaj środkami zdobyć wsparcie finansowe, no nie udało się. I jakby wróciliśmy do macierzy, bo dyrekcja i kierownictwo Wąwolskiego Domu Kultury stwierdziła, że to będzie dobry pomysł na wystawę jak na razie. Zobaczymy, co z tą naszą publikacją wyjdzie tak naprawdę. I to jest bardzo ciężki proces, żeby znaleźć kogoś, kto się zainteresuje tym i w jaki sposób nas tam jakby by mógł wspomóc. To jest jeden aspekt taki. Sama organizacja też jest dość mozolna, ale też ciekawa, myślę. A ja chciałem też, jakby tutaj, powiedzmy, sterując tym projektem poniekąd, chciałem też, żeby uczestnicy mieli taki jak gdyby pełny jakby wgląd w to, co się tak naprawdę dzieje, czyli selekcja, czyli jakieś tam próba zdobycia środków, organizacja, gdzieś tam chodzenie do drukarni, odbitki. To było wszystko zrobione przez no, ludzi wszystkich, którzy brali w tym udział. To nie było tak, że ktoś po prostu to robi za nich. Ja myślę, że zorganizowanie wystawy jest prozaiczną rzeczą, to się nie trzeba robić. Ja myślę, że takie właśnie eventy jak to pokazuje, że tak naprawdę to jest dość ciężka praca i dość dużo rzeczy trzeba zrobić i to potrzeba na to przede wszystkim czasu, żeby to przygotować dobrze. Więc ja myślę, że to jest to wszystko, czego nie widać tak naprawdę, że trzeba gdzieś iść, trzeba gdzieś pójść z kimś porozmawiać, coś napisać, jakiś list do kogoś. Tego bardzo wielu ludzi no, nie zobaczy na tej wystawie. To jest coś, co my tylko będziemy wiedzieć, jak to przebiegało jak gdyby. Ale myślę, że dzięki temu, że to jest grupa ludzi, a nie jedna osoba, to tak naprawdę ten proces staje się przyjemniejszy, bo jakby nie dość tego, że pracujemy wspólnie w grupie, to jeszcze te zadania są jak gdyby podzielone. A jak ci się generalnie pracuje z wąbrzeską grupą fotografów, amatorów? Grupa osób, która należy do kółka, to raczej skromne grono osób, ale może dzięki temu udaje wam się nawiązać lepszy kontakt? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że oprócz tego, że tutaj wspólnie pracujemy jakoś fotograficznie, to też stwarzamy sobie okazję, żeby spotkać się prywatnie i porozmawiać o różnych innych rzeczach też. Ja to też nie jest taka stricte zabawa jak w szkole. Myślę, że to na pewno też przyciąga ludzi. U nas nie ma jakby rozgraniczenia na to, kto ile ma lat. Mówimy sobie wszyscy po imieniu. Tu nie ma, nie wiem, proszę pana, proszę pani. I czy to są osoby, które nie są pełnoletnie, a takie też mamy, czy to są osoby, które już powiedzmy są po 40. Jakoś tak myślę, że to zbliża nas wspólnie jako ludzi. A myślę, że jak jest dobra atmosfera w takiej grupie, to ona zaczyna prężnie działać. Ja obecnie prowadzę no, kilka grup, i to czy to warsztatowych, którzy te ludzie wracają później na te warsztaty, czy to jakieś kółka fotograficzne też również w świecie. Ja staram się stwarzać taką atmosferę, która daje możliwość do takiej partycypacji wszystkim uczestnikom. To nie chodzi o to, żeby jakby zamknąć się, że ktoś tutaj może się zna trochę bardziej, ma lepszy sprzęt, tutaj tego nie ma. Ja myślę, że wąbrzeska grupa jest naprawdę no, bardzo luźna, tak mogę to powiedzieć kolokwialnie. No i to daje jakąś tam możliwość takiej otwartości, jak się coś nie podoba, każdy ma prawo coś powiedzieć i tutaj jest wszystkie decyzje tak naprawdę w wyborze zdjęć są podejmowane demokratycznie i to nie tylko przy tym projekcie, ale również w zeszłym roku tutaj robiliśmy takie głosowania, każdy jakieś tam punktacje dawał zdjęciom swoim i też nie mieliśmy, że o wszystkich uczestników zdjęcia pokażemy. To nigdy nie było takie założenie. Tu zawsze jest coś takiego, że te najlepsze zdjęcia jakby zostaną pokazane. Więc bardzo dobrze mi się pracuje z tą grupą. Mam nadzieję, z niektórymi ludźmi pracuję już naprawdę od kilku lat. Mam nadzieję, że nie zrezygnują i będziemy mogli kontynuować tutaj po tym okresie pandemii jakby współpracę dalszą taką na żywo.
Właśnie wywołałeś temat pandemii. Na koniec chciałam zapytać, jak teraz wyglądają zajęcia? Nie możecie spotykać się osobiście? Jaką zaproponowałeś alternatywę i jakie tematy aktualnie omawiacie? Teraz to ogólnie działamy tak trochę bardziej globalnie, bo tutaj inicjatywa tak naprawdę wypłynęła ze świecia, żeby tutaj takie warsztaty online przeprowadzić. I tutaj zapraszam oczywiście wszystkie grupy, z którymi współpracuję. Również Wąbrzeska Grupa brała udział w ostatnich zajęciach w czwartek. Spotkamy się w czwartek o 19 za pośrednictwem programu Zoom. To jest na razie taka alternatywa, która jak gdyby jest i nawet ostatnio mieliśmy jednego członka z Niemiec. Będziemy na tych spotkaniach poruszać różne tematy. Na pierwszych zajęliśmy się autoportretem, ponieważ jest ogłoszony i konkurs na temat autoportretu. Też serdecznie zachęcam do udziału. I oprócz tego planuję też jakieś tam warsztaty zorganizować gdzieś tam w październiku, jak mam nadzieję, już ta pandemia minie, ale również rozmawiałem z kierownictwem Wąbrzeskiego Domu Kultury i tutaj też działamy, mamy jakiś pomysł, teraz musimy jakby przejść do realizacji, myślę, że i decyzje, informacje się pojawią. No i też również zapraszam, nie wiem jeszcze w jakiej to formie będzie, być może też to będą spotkania online, być może to będzie jakiś konkurs fotograficzny, który możemy zrobić w domu. No tutaj pomysły są i chęci też są, więc teraz tylko trzeba jakby to wszystko zebrać do kupy no i zorganizować coś. Mam nadzieję, że może tą rozmową też się przyczynimy, że jakiś odzew się znajdzie i może ktoś będzie chciał do Was dołączyć. Ja też mam nadzieję, bo tak naprawdę wiem, że wielu ludzi w Wąbrzeźnie interesuje się fotografią i być może jak się słyszy kółko fotograficzne, to może niektórzy myślą, że to nie jest dla nich, bo oni już na YouTubie się naoglądali różnych rzeczy, czy przeczytali wiele książek, już wszystko wiedzą na temat fotografii. Ja nie przeczę, bo na pewno tak jest, ale tak naprawdę taki plus bycia w takiej grupie to nie jest to, że się czegoś uczymy technicznie, bo tutaj też chcę powiedzieć o tym, że to nie jest tak, że sobie siadamy i ja mówię, co to jest przysłona, czy czas naświetlania, czy jak zrobić dobre zdjęcie. Ja technicznie. My się spotykamy, wymieniamy się pomysłami, nawzajem krytykujemy swoje prace, mówimy, co jest dobre. Tak naprawdę zobaczcie, jak robimy zdjęcia i pokazujemy je na przykład mamie czy tacie i ktoś mówi, jest super zdjęcie, to być może tak jest, ale to są opinie dwóch różnych osób. Jak tak naprawdę możliwość pokazania zdjęć na wystawie, czy gdzieś na jakiejś stronie online, czy jakiejś wspólnej krytyki ludzi, którzy mają różne jak gdyby punkty widzenia na różne poziomy zaawansowania fotograficznego, to tego nie dostaniemy na YouTubie ani w żadnej książce tego nie wyczytamy. Tak naprawdę to jest taki sprawdzian tego, jakim jesteśmy. I też zwróćcie uwagę na to, że jak ktoś wam ciągle mówi, że macie super zdjęcia, to już wy nigdy lepszego zdjęcia nie zrobicie, bo te już będą super. I to jest bardzo ważne, żeby usłyszeć taką opinię ludzi, którzy po prostu działają w tym temacie, no i mają różne punkty widzenia, bo jesteśmy różnymi ludźmi. Tak jak mówiłem, to są ludzie starsi, to są ludzie młodsi, to są ludzie z różnych jakby kręgów. To jest naprawdę bardzo ciekawe, żeby usłyszeć, jakby być takim żywym organizmem fotograficznym, jak ja to mówię, żeby po prostu jakby działać w tym i po prostu dalej robić zdjęcia. Tego Wam życzę. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję.